dokonałem wyboru 55 lat temu. Jakiego pan wyboru dokonał? Wybrałem żonę. A to dobry wybór. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy przed Urzędem Gminy Żelazków, gdzie już w lipcu nowy wójt obejmie władzę i postanowiliśmy zapytać mieszkańców, kogo widzą jako faworyta, czy w ogóle wybierają się na wybory mimo wakacji i co sądzą o obecnej sytuacji politycznej w Żelazkowie. Zapraszamy na kolejną sondę. Wybiera się pan na wybory na wójta Gminy Żelazków? Tak, wybieram się. Bo będę. Chyba tak. Żebym mógł je słyszeć, no w końcu jestem mieszkańcem tejże gminy. Także dla mnie wybory to podstawowa rzecz. Czyli wybiera się pan? Oczywiście. 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 Oczywiście, że będę, ale nawet jeszcze, szczerze powiem, nie zorientowałam się, kto kandyduje. Wie pani, ile jest kandydatów? Chyba 6? 7 kandydatów. Dużo, mało? To dużo. Frekwencja może być duża, nie? No ale wakacje. Wakacje są. Żadnego tu z nich nie znam. Z tego co wiem jest 7 kandydatów. No jak będą wybory, no to się okaże, zobaczymy. Coś tam słyszałam, ale nie pamiętam ile. Ma pani jakiś faworytów? Oj, nie mam. Jeszcze na tę chwilę nie mam. Muszę doczytać i poczytać troszeczkę. Nie znam tych osób, szczerze. Mam faworytów, tak. Jednego, faworytkę właściwie. Jedną od lat związaną z tą gminą, pomagającą branży przedsiębiorcom. Także to jest pewna dla mnie kandydatka i ona po prostu będzie moją tutaj. Zdradzi pan, o kogo chodzi, czy jeszcze nie? To chyba żadną tajemnicą, Malicja Łuczak. No musiałbym jeszcze zobaczyć innych, bo nie, na razie tylko jednego widziałem, nie? No tak, mam. Urzędującego obecnie wójta. Czyli pana Michała Kraszkiewicza. Tak, oczywiście. Myślę, że czasami ludzie dużo mówią, a robią co innego, także trudno mi też jest się w tym temacie wypowiadać. Myślę, że każdy ma jednakowe szanse, także... No mi się wydaje, że to jest ten Kraszkiewicz, co jest z tego. Nie teraz, czy obecnie, nie? Tym przekonał, że jest po prostu... pracuje jako urzędnik i no, tak robi dobre wrażenie. Tamty kandydat tu nie widzę. Ale Łuczaka to jest moja nauczycielka, nie? Była, no raczej nie. Ta Domańska tak samo też, nie? No, no i... A pozostałych pan nie zna? No, Sylwiusza, ten... To jest syn... Syn, tak. Syn Adam, nie? No. Nie. Ja... Czyli nie chce pan kontynuacji? Nie. Byłem wczoraj w Skarszewie, był... Teraz ten wójt, który piastuje. Kraszkiewicz. Kraszkiewicz był właśnie. Jak pana wrażenia? No nie najgorzej, no. Mowę ma dobrą. Kurde, wie pan co? To jest Michał... Kraszkiewicz. Tak, Kraszkiewicz. On jest mieszkańcem Żelazka i nawet nie wiem kto. Nawet nie wiem, gdzie mieszka. Ale i tak pan go poprze. No to pan, słuchaj, no... Kurde, jedną imprezę zrobił, później drugą imprezę zrobił, no i także... Czyli jak robi dobre imprezy, to będzie dobrym wójtem. A no! Żeby tutaj nie było coś takiego, że stanie się nim pan Kraszkiewicz, który po prostu jest jak gdyby tu nominatem obecnej władzy rządzącej na terenie, którego tutaj ojcem opatrzościowym jest pan Wojtyła, którego z ramienia on występował. Także tutaj uważam, że troszkę mi się wydaje, że jego tutaj działalność może jest dobrym człowiekiem, ale zaplecze polityczne i wsparcie obecnej ekipy rządzącej troszkę może mu działać i na korzyść, żeby to nie był strzał w kolano. Myśli pan, że będzie druga tura? Nie. Myśli pan, że wybory rozstrzygną się w pierwszej turze? Nie, raczej nie. Jest tutaj dużo ludzi z Żelazkowa, po prostu jest za synem też pana wójta starego. No także będzie trochę, no jest kilku kandydatów. Myślę, że nie. Trudno mi jest powiedzieć. 5 lipca organizujemy debatę jako Latarnik Kaliski. Odbędzie się w OSP w Kokaninie. Miałby pan czas, żeby przybyć na taką debatę, żeby posłuchać wszystkich kandydatów? Oczywiście, że jak będzie, to przyjdę. To prawdziwy fenomen. Jesteśmy tutaj w Żelazkowie w środku dnia, a większość odpowiedzi naszych rozmówców jest taka, że to nie są mieszkańcy Żelazkowa, albo że się nie interesują, albo że się nie znają. No cóż, przypadek? Nie sądzę. Ale ja i tak wszystkich Państwa, mieszkańców gminy Żelazków, zachęcam. Pójdźcie na wybory, wybierzcie swojego
kandydata i faworyta i 10 lipca zagłosujcie. Od 7 do 21 macie głos i to od Was zależy, kto będzie rządził gminą Żelazków. Dziękujemy za uwagę.